Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Gelek, a my kontynuujemy naszą rozgrywkę w grze Resident Evil Village. Jesteśmy tutaj przy naszym handlarzu, przy hrabiu Duke. Hrabia Duke, tutaj chyba macha do kogoś, tak? Wszystko, co mieliśmy kupić, kupiliśmy. Natomiast teraz naszą misją jest odnalezienie domu z czerwonym kominem. Także ruszamy w drogę. Jeszcze weźmy sobie, tylko zerknijmy na mapkę, gdzie my się znajdujemy i gdzie mamy dojść. Tutaj mamy wytrych, tutaj żelazny klucz z insignią. Dużo rzeczy jeszcze jest niezbadanych, prawie całe miasto. Także będziemy, słuchajcie, sobie po kolei tutaj chodzili i te rzeczy zgłębiali. Nie wiem, czy ja tędy. Chyba tędy. Tak, klucz pasuje, otwieramy. I idziemy dalej. Tutaj zobaczmy, czy coś jest po drodze. Nie ma, nie widzę. Posłuchajmy, co tu się dzieje, bo odgłosy to podstawowe narzędzie, którym się należy posługiwać. Mogą się czaić różne dziwne rzeczy. Nawet jeżeli w jakiejś lokalizacji byliśmy, to tutaj coś chyba jest, to może się okazać, że o, chyba trąciłem tą bramę niechcący. O, patrzcie, kruk tam jest jakiś. Podejdźmy. O, drugi kruk. O, proszę. Czy gdzieś jeszcze jakiś kruk jest? One na drzewach lubią siedzieć, a tutaj słyszę... O, właśnie. Tego szukaliśmy. No, tego zaliczamy. Na każdego, kto je zniszczy, spadnie gniew matki Mirandy. No cóż. Mówi się trudno. Przeładujmy. Tak. No i najpierw się tu może rozejrzyjmy, co i jak. Słyszę gdzieś te kruki jeszcze. Nie bardzo wiem, gdzie one są. Ale słychać, że są w pobliżu gdzieś. Czujecie, może tu? Nie. Tu trzeba nasłuchiwać. Ale nie słyszę ich tutaj. Żeby można było konkretną lokalizację. Czekajcie, tu coś jest dziwnego. Patrzcie, jaki ptaszek dziwny, niebieski. O! Soczysta dziczyzna. Składniki oddaję je hrabiemu, czyli naszemu Duke'owi. Dobrze. Oddamy je z pewnością. Bo on nam z tego przyrządzi amciu. Chodźmy tutaj na początek. No po prostu musimy to po kolei zwiedzać, co i jak. O, patrzcie, most zwodzony już jest podniesiony. Także już dalej się nie przejdziemy. Ale za to tutaj, słuchajcie, mamy rybki. O, nawet radośnie jakaś tam rybka podskoczyła. Także lecimy. Na łowy. O, kolejna. Jest, dobra. Tu jest jakaś rybka. O, ucieka. Spierdziela przed nami. Jest, rybka, dobra. Jeszcze jedna gdzieś była. Tylko nie widzę jej. O, tu jest. Jest, ładna. Czy jeszcze tu gdzieś jest jakaś rybka? Pytanie ze 100 punktów.
No bo ja nie widzę. To byłoby tyle. Tutaj coś może jest jeszcze? Nie. Tutaj nie mogę wpłynąć w żaden sposób. Tu jest ten kabel, po tym kablu sobie wyjdźmy. Jeszcze zobaczymy. Tak, wszystkie ryby są złowione. Widzimy tutaj już rybka przekreślona. Tutaj niestety chyba dalej, tak jak mówię, nie pójdziemy do zamku z powrotem, nie da się cofnąć, czyli już tą lokację żeśmy zakończyli niejako. Most zwodzony, podniesiony. No cóż, mówi się trudno. Wracamy. O, coś tu słyszę. Coś słyszę. Tak jakby coś przed nami było. Kucnijmy. Patrzcie. O! Dobra. I już mamy zdobycz. Zaraz, coś mi umknęło, bo były chyba trzy stwory, potwory. A gdzie jeszcze jeden? A może i dwa były? Już nie wiem teraz. Chyba dwa, bo więcej tu już nic nie widzę. Więcej nic już tu nie widzę. Dobra. Chodźmy jeszcze, słuchajcie, tutaj nie wiem, czy ja coś będę mógł tutaj zrobić z tymi, z tą bramą. Bo chyba nie mam do niej klucza, wiecie? O nie, coś jest, nie. Sześcioskrzydłą istotą. Czyli ja nie mam takiego klucza. To chyba też nie jest ten, nie. No, także tutaj nic nie zrobimy. Oczywiście na tą chwilę nic nie zrobimy. Twierdza, cmentarz, tartak. No dobra, jak już lecimy, to lećmy po tej lewej stronie. Tutaj mieliśmy tą kózkę. Czekajcie, gdzieś tu było jeszcze to wejście do... O, jest ta brama. Ciekawe, czy otwarta? Otwarta. Wejdźmy sobie do kościoła, zobaczmy. Tutaj nam się nic specjalnie nie dzieje. To komputer jest. Można sobie poczytać. Na stopklatce. Tu mamy maszynę. Ja może szybko zapiszę i zaraz lecimy dalej. Tu gdzieś słyszę tego koziołka. Nie mogę tylko znaleźć gdzie. Gdzieś słyszę koziołka, słuchajcie. Autentyko. Nie wiem, czy wy go też słyszeliście przez... Patrzcie, gdzie go wsadzili. Samą górę zobaczyłem. Mamy kolejny, dobra. Widzicie, jak słuch tutaj ważną rolę gra? Z tym to nic nie zrobimy, potrzebuję innego przedmiotu, no właśnie. Tu na górę też nie wejdziemy, ale chodźmy tutaj jeszcze. O, patrzcie, tutaj są wrony i niewrony. Najpierw zajdźmy jeszcze tutaj, zobaczmy, czy coś nam się w międzyczasie nie pojawiło, bo tak jak mówiłem, od ostatniego pobytu, no czasami potrafi się coś tutaj dziwnego zadziać. Także... Małe wrony, duże wrony, tak? No spróbujmy któregoś tutaj zwabić. A, uciekła.
Mogłem trafić w którąś, ale się nie udało. Patrzcie, wylądował. Spadł, dobra, ładnie. Ładnie. Oj, przyładuje. Ale on ucieka, patrzcie. Znaczy ucieka, no, robi uniki. Dobra, mój ci on jest. Dawajcie go, pyk, jest. I jeszcze dwa mam do wzięcia. Czekajcie, tutaj muszę gdzieś przeskoczyć. O nie! Dobra. Przeładujmy w ogóle tą spluwę. Tutaj gdzieś były jeszcze dwa. Musimy je odnaleźć teraz. Mam nadzieję, że nam nie znikną fanty. Bo szkoda by było. A gdzie one są? Było chyba gdzieś tu. Nie? No i nie ma. O, tu jest, dobra. Nie, no tu jest zioło. Gdzie on spadł? Mam na... O, tutaj chyba, wiecie? Nie, tu też zioło jest. Nie no, słuchajcie, kurczę, widziałem go. O, tu koziołek jest kolejny, patrzcie. Przeładujmy. Gdzieś tutaj on spadł. Mam nadzieję, że w zioło się nie zamienił. Że to nie było to. O. O, tu jakaś skrzyneczka. Otwórz. Naszyjnik Luizy. Bierzemy. Tutaj coś mamy. Amunicja. Pociski wybuchowe, dobra. Pociski wybuchowe, dobra. Tu co żeśmy to otworzyli. Już świeczki zgasły. Tutaj coś widzę chyba. Nie. No reszta jeszcze widzę się tutaj pali. Dym leci. Z pogorzeliska. O, tu coś jest? A nie, to tylko można zamknąć. Tu możemy tylko zamknąć, tu więcej się nic nie dzieje. Ale... Tu gdzieś coś słyszę, jakieś hałasy. Dziwne. O, tutaj coś jest. Amunicja do Magnuma, można podnieść oczywiście. Przyda nam się, bardzo nam się przyda. Nic, przejdźmy sobie tędy. O, patrzcie, prosiak. Zaraz będziemy mieli jedzonko. Amciu, amciu będzie. Prawdziwy amciu, amciu. Idziemy do prosiaka. O nie! Pogryzła mnie! A to wredna świnia. O nie! O kurde. Czekajcie, my inaczej z nią postąpimy, skoro ona... Do nas tak? O nie. I mamy już. Dobra. Tutaj mamy tą studnię, ale znowu brakuje nam odpowiedniego przedmiotu, żeby... korby takiej... Pewnie, żeby to... no... No i tu więcej nic nie ma, słuchajcie. Tu już żeśmy chyba wszystko zwiedzili. Coś mi się wydaje. No tędy już tutaj nic nie zrobimy. Jeszcze weźmy sobie mapkę. No tak, wszystko już tu zostało zinwigilowane. Te drzwi są zawalone. Tu skarb został zabrany. Czyli co? No wychodzimy stąd, tak? No tu nic po nas. Jeszcze na chwilę zerknijmy tutaj, ale tutaj chyba też nic nie było, tak?
Tu też nic nie było. Jeszcze tak patrzę, ale nie. Tu nic tu po nas. I teraz słuchajcie, może nam się gdzieś jeszcze trafi. Mówię, myśmy strzelili w chyba trzy te stwory latające. Więc gdzieś któryś powinien jeszcze tutaj chyba leżeć. Albo już sam nie wiem. Albo żeśmy to zebrali. Jeszcze zejdźmy tutaj. O, kuraczek! No nie bój się, kurko. Chodź do pana. Dobra. To podnosimy. Drób. Podnosimy drób. Będziemy mieli jedzonko zaraz, słuchajcie. No tutaj na takich pustkowiach to cokolwiek znalezienie do jedzenia to graniczy z cudem. A tak mamy, słuchajcie, już amciu, amciu, fajne, dobre, smaczne, pożywne. Tu jest za deską zabezpieczone, jeszcze wejdźmy sobie tutaj. Zobaczmy, czy gdzieś coś nie leży, czy czegoś żeśmy nie opuścili, nie zauważyli, nie wiem. Patrzcie, ile tych wron na górze lata, żeby jeszcze parę wronów polować. To by było jedzenie. Tu nie możemy przeskoczyć w żaden sposób. Tędy da się? Da się. Tu jest znowuż zatarasowane. Tędy przejdę? Przejdę. Jeszcze tędy zobaczmy sobie. Przejdźmy za ten wóz. Co to jest? O to, jestem strasznie ciekaw. Może w to trzeba strzelić? Nie. Też nie. Dobra, przeładujmy. Coś tutaj jeszcze znajdziemy, czy już nic nie znajdziemy? Chyba już tu nic nie znajdziemy, słuchajcie. Dobra. Wracamy. Wracamy, tak. Tutaj tak wolniej idę, patrząc pod nogi. No coś może jeszcze się gdzieś pojawić, ale wątpliwe to jest. Więc o, tutaj coś jest, patrzcie. Proch strzelniczy, fajnie. Tędy chyba się nie przeciśniemy, coś mi się wydaje, no niestety. Tędy się nie uda przejść. A tutaj za tą szopą byliśmy? Tu chyba byliśmy, ale tu nic nie było. No dobrze, idziemy tutaj. Czekajcie. Coś słyszałem gdzieś. Patrzę, czy gdzieś tutaj czegoś nie ma. Ale chyba nie ma. O, coś. Ale to chyba ta lampa skrzypi. To jest to boczne wejście. No dobra, chodźmy dalej. Może gdzieś wrony będą? Bramka nam się zamknęła. Tutaj palą się pochodnie. Nic nie widać, nic nie słychać. No nic, idziemy po kolei. To jest ta zawalona część. O, tutaj mamy coś. Zardzewiały złom, bierzemy. To jest ta zawalona część, gdzie żeśmy byli poprzednio. Tu mamy kolejną studnię, do której brakuje nam. O! Jakieś korby, żeby to można było coś z tym zrobić. Chyba coś słyszałem, albo mi się zdawało. Tutaj widzę, coś jest. Błyszczy, widzicie? Vivianit. Ale ładny. Ładny Vivianit. Tutaj bierzemy pluszowy miś.
amunicję do strzelby, bierzemy. I co tu jeszcze? Zobaczmy sobie mapkę. Aha, czyli tu już jest wszystko. Okej. Okay. Jeszcze patrzę, ale jak mapka pokazuje, że okej, to okej. No wejdźmy tutaj sobie może jeszcze, słuchajcie. Tylko nie wiem po co. No nie, tu jest jeszcze nieprzeszukane pomieszczenie, więc tutaj jest po co jednak. O! Tak, to jest jeszcze tutaj do wzięcia coś. Tu mamy szafę. Ostrożnie, jak nam coś wyskoczy, nie. Stąd akurat nic nie wyskoczy. Tu jest jakaś ławeczka, stół. Radio, patrzcie, radio z magicznym okiem. O, to jest magiczne oko. Ono wskazywało dostrajanie się do stacji. Jeżeli były te listki razem przychylone, to po prostu była stacja dostrojona. O, otwieramy. Amunicja do strzelby. No to bierzemy, oczywiście. Szkoda, że te wytrychy są tylko jednorazowe, że to po jednym użyciu już one znikają, nie można ich ponownie użyć. Bo przydałoby się, żeby to było wielorazowego użytku, no ale niestety tak nie jest. Tu jest co? Pusto, nie ma tu nic. No dobrze, idziemy dalej. Coś słyszę? Albo mi się zdaje już z tego wszystkiego. Tu jakiś talerz rozbity, patrzcie. A to jest chyba krosno tkackie. Kołowrotek. Na tym się kiedyś robiło przędzę, nić. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja. No nie. Musimy coś tutaj znaleźć. Nie bardzo widzę co. Czekajcie, może strzelmy w okno. Czy to coś da? Chyba nic nam nie dało. No nic, mówi się, trudno. Zobacz. O kurde, co to było? Drewniane zwierzę, ciało. No to bierzemy. Aha, czyli bez głowy takie coś. Tu nie da się po tej drabince niestety wejść. Nigdzie. Tu możemy otworzyć, otwieramy. Przez okno możemy spojrzeć, czy coś tu się nam nie dzieje niepokojącego, bo tu ten trzask był taki trochę nie za bardzo. Przejdźmy tutaj na spokojnie. Obejrzyjmy, czy gdzieś coś się nie kryje. O, tutaj jest kibelek, otwórzmy, zobaczmy. Jest coś, patrzcie, zardzewiały złom. Strasznie tu ciemno, ja w postprodukcji spróbuję te sceny takie najciemniejsze nieco rozjaśnić, żeby to było dobrze widoczne, bo kompresja YouTube spowoduje to, że będzie figę widać. Także ja to troszeczkę rozjaśnię. O, tutaj mamy takie coś, że można to odsunąć. Odsuńmy może. Ale to za chwilę pójdziemy tutaj. Jeszcze chciałbym tutaj otworzyć. Bo to się otwiera tylko z tej strony. Zobaczmy, co tu jest. O! Słyszycie to samo, co ja? Jakieś śpiewy? Czekajcie, wyjdźmy tutaj. Tu zarżnięta jakaś koza. Gdzieś coś słyszę. On mi wyskoczy. Ewidentnie gdzieś coś słyszę. Wy, mam nadzieję, też. Tu jest prosiak, patrzcie. Możemy wziąć prosiaka. Nie możemy wziąć prosiaka. A? Co to jest? Aha, czyli tutaj wychodzimy na ten główny ten. To nie, jeszcze się cofnijmy. Przejdźmy sobie, słuchajcie, tamtym przejściem. O, tutaj przejdźmy sobie na tą część. Patrzcie! Mówiłem, że gdzieś słyszę.
Uff. O kurczę. Gość bał się wyjść z tego wychodka. Uwolniliśmy go, no ale chyba trochę za późno. Tu coś jest, patrzcie. Prawdopodobnie można to jakoś przesunąć. Nie mamy na razie czym. Dobrze, przeszukajmy jeszcze w takim razie te pomieszczenie. Tu jakieś łóżko. O, kolejna zabawka. To jest zabawka Rose. Jak to się tu znalazło? No właśnie, jak to się tu znalazło? To jest zabawka Rose. Ewidentnie, jak żeśmy byli tam na początku w mieszkaniu, to było w pierwszym odcinku, to ta zabawka była jako zabawka Rose. Nie wiem, czy pamiętacie, mówiłem, że niektóre elementy będą kluczowe w dalszej części gry. I właśnie to jest ten moment, kiedy te rzeczy nam się tutaj powtarzają. Zobaczmy, co tu się znajduje. Tu się nic nie znajduje. Tutaj znowuż mamy ten symbol, ten znak z jakimiś naokoło, nie wiem, literami, napisem, czymkolwiek, nie wiem co to jest. Jeżeli wiecie, to dajcie znać. A my eksplorujemy dalej. Stąd żeśmy przyszli. Tutaj ten kibelek, ale więcej tu nic nie ma. Dobrze, chodźmy na razie tutaj. Z tego traktora nic tutaj nie zrobimy. To jest jakaś szopa, ale też jest raczej nic tutaj z niej. Tu mamy zamknięte. Tak. Tu nie każą wchodzić, ale może przestrzelimy to i wyjdziemy? O właśnie. Na przykład w ten sposób. Tutaj coś słyszę. Nie wiem, może mi się zdaje. Chodźmy najpierw po kolei, żeby niczego nie opuścić. O, tu coś jest. Patrzcie, co to jest za zdjęcie, co ono przedstawia? Nie bardzo wiadomo. Wyjrzyj przez okno. O. No i co? O kurde! No nie! Czekajcie. Dobra. Dobra. Uff, tu jeszcze coś było chyba. Tak. A to jest to to. F, zbadaj. A! Tu mamy tak, patrzcie. 07. Tu jest. Na ramie mamy 04. I tu mamy 08. 07, 04, 08. Spróbujmy ustawić. 0, 7, 0, 4 i 0, 8. No i proszę. Mamy spluwę. I to może od razu sobie, słuchajcie, przyporządkujmy. Zastanawiam się tylko, pod jaki przycisk. Mamy cztery broni i nóż. Nóż jest pod jedynką. To jest pod czwórką. Pod dwójką. Aha, czyli mamy tak. Jedynka nóż, dwójka to ta broń. Trójka to jest no to. I czwórka jest to największej sile. Widzicie, no dobrze, żeśmy sprzedali w sumie tamten pistolet, bo mamy lepszą broń. Jeszcze słuchajcie, obejrzyjmy sobie jaką, bo jestem ciekawy. Też obejrzyj. A, słabiutko, 160 ma tylko, jeśli chodzi o siłę ognia. Właśnie chodziło mi o siłę ognia. No taka. M1911, komfortowy, w pełni automatyczny pistolet. Przytrzymaj spust, by wypuścić nieprzerwany grad kul. A dla porównania to... Czekajcie. Obejrzyj. Siła ognia 1600. No. 1600. No to troszeczkę różnicy jest, tak?
No dobra, dobra. Okej, wychodzimy. Kolejne będą, albo nie będą, jakieś ciekawostki tutaj. Tu jakieś beczki, nie beczki. Tu jest ta nasza cyfra 07. O, tu mamy złom. Tu mamy... O, 390 lei, dziękuję. Tu jakiś złom, którego wziąć nie możemy. No i tyle. Tam jest pełno tych wron, na które mam ochoty, powiem wam. Bo one dałyby nam mięso, z którego potem moglibyśmy coś ugotować. Ja powolutku wychodzę, bo tu się nigdy nie wiadomo czego spodziewać. Może być cisza, spokój, a może być taka rozpierducha, wiecie. O co chodzi? Chodźmy teraz tutaj dla odmiany. Się trochę boję, ale... Powolutku, powolutku, pomalutku. Trzymamy się lewej strony, słuchajcie. Zwiedzamy pomieszczenia, idąc w lewą stronę. Tutaj była ta klatka. Dobra. Amunicja do strzelby. Dobrze, fajnie, dziękuję. Jeszcze przeładujmy. Tu jakieś kajdany, patrzcie. Idziemy dalej. Tu kibelek. Możemy go tylko zamknąć. Czasami właśnie w kibelkach coś jest, ale tym razem niekoniecznie. Kibelków nie zamykam celowo, żeby... Coś tu szeleści. Kibelków nie zamykam celowo, żeby wiadomo było, gdzie już byliśmy, gdzie nie. Coś tu dziwnie mi szeleści. Nie, przestało, wydawało mi się może, albo nie. A, zamknięte od drugiej strony. Okej, okay, tu mamy kolejną windę, mówię. Studnię, z którą nic nie możemy zrobić. No dobra, chodźmy dalej w takim to układzie. O! Gdzieś coś, jakaś gałązka szeleści. A może to ja na coś nadepnąłem, nie wiem już sam. No i co z tym mamy zrobić? Czekajcie, wejdźmy. A nie, tu jeszcze coś żeśmy zostawili chyba. A nie, tu jest zamknięte. Tu jest zamknięte. Bo co tu możemy więcej zrobić? Tu mamy zatarasowaną drogę. Tu nic nie zrobimy, tu jest pozamykane. To była ta zabawka. Dobra. Chodźmy tędy. I chodźmy tędy. Tu też nic nie było ciekawego. Tu ten świniak. Czekajcie, tu jest chyba metalowy złom. Jakbym nie zgadł. I tutaj było... Aha, tu żeśmy już to zwiedzili. No dobra, chodźmy dalej. Tu coś się żarzy. Tu nie możemy przejść. Tutaj jakieś włóczki, patrzcie. Porostego wywywane. I tu jest brama, której chyba nie otworzymy na tą chwilę. No więc właśnie. Czyli musimy znaleźć jakiś sposób, słuchajcie, żeby ruszyć ten element, który tam nam wadził, przeszkadzał. Wiecie, tędy przejdziemy? Przejdziemy. Czegoś żeśmy jeszcze nie odszukali, nie wiem czego. Ale tak się cofam trochę, bo... Ale nie, to już było zwiedzone. To już nie ma tu sensu się jednak wracać. Trzeba szukać gdzie indziej, nie wiem gdzie jeszcze. Coś musieliśmy gdzieś opuścić. Tylko co i gdzie? Tu jakaś opona na dachu. I
I tu jest to przejście, patrzcie. Czekajcie, jeszcze mam jeden pomysł, żeby wejść tutaj i dokładnie się tu rozejrzeć, bo tutaj mnie intryguje, co to? Ale tu nic nie ma. Musimy gdzieś znaleźć jakiś lewarek, korbkę, nie wiem, cokolwiek, żeby ten... No ale tu się cofać nie ma sensu właśnie. Tu wszystko żeśmy już chyba przepyrali, co można było przepyrać. Widzicie, lewarek jest. Natomiast musimy znaleźć jakiś coś do tego lewarka. Ja ten przedmiot mogę znaleźć, może gdzieś tu niedaleko leży. A myśmy go przegapili. Tu nigdzie nic nie widzę. Czekajcie, jeszcze zerknijmy na... A nie, czekajcie, prosto i tu po lewej stronie... Coś tu było jednak, czego żeśmy nie znaleźli. O tutaj, patrzcie. Widzicie? Tu jeszcze coś jest. No ale co, no to żeśmy już badali. To był ten kod do wyjrzenia przez okno. I tu więcej, kurczę, nic nie widzę. No... A, patrzcie! Dźwignia do lewarka, czyli jest to, co żeśmy szukali. Dobra. Fajnie, wracamy. Już wiadomo, o co kaman. I teraz już będę miał zaliczo... Tak, teraz już jest to. Ostrożnie. Patrzcie. Było czysto, a dwóch siedzi już tutaj. Cofnijmy się. Ładnie? Nie, nie ładnie. O kurde. Dobra, przeładowanie. Dobra. Przeładowanie. Raz, dwa, trzy, jeszcze jeden był gdzieś, tam dalej. No jak się okaże, że go nie ma, to się rozezłoszczę, jest, na szczęście. Jest, jest, jest. Dobra. Dobra. Okej, okay, uff. No to ten lewarek bierzemy teraz. I teraz tak, dźwignia do lewarka. Proszę bardzo. Podniesione. No i teraz się może przeciśniemy. O kurde! Nie, jeszcze idę, uff. Myślałem, że mnie przygniotło. Ale na szczęście nie. No, rozejrzyjmy się, co tu się dzieje. Na razie nic się nie dzieje. Czekajcie. Słyszę? Słyszę coś. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Kurde. Nie, tutaj nie. Patrzcie. Słyszy wyraźnie. Patrzcie, gdzie on się schował. Tych. Jest, dobra. Nie, nie ma. Dobra. Dobra. Ładnie.
Ale to chyba nie wszystko. Bo ja tu coś... Nie, już chyba wszystko. To tylko ten jeden byłby? Czekajcie. Czy ja gdzieś słyszę jeszcze koziołka? Albo coś, jakiś podobny odgłos był. Nie wiem już sam. Jest gdzieś koziołek, tylko gdzie? Słyszę go wyraźnie teraz. Ale nie widzę. Słyszę go, słyszę tutaj gdzieś. Niestety nie jest widoczny. O, tutaj go słychać najbardziej. To? Na górze? Nie. To nie koziołek. Gdzie go słyszę? No tutaj to są łby. O. Podnosimy oczywiście. To nie jest to. Jeszcze słyszę gdzieś powarkiwania. Ale nie wiem gdzie. Nie wiemy jeszcze gdzie coś tu słychać, ale... Ale gdzie? Właśnie. Jest, patrzcie. Dobra, chodź. Chodź. O kurde. Dobra. Czy to wszystko? Chyba wszystko. Czaszka. Lei. I kryształowa czaszka. Dobra. Dobrze, żebyśmy tą broń dostali o takim, no, dobrej sile rażenia. Czekajcie. O! No nie! Czekajcie, tutaj musimy poczęstować go czymś innym, bo to widzę jest pociski wybuchowe, amunicja do strzelby. Czekajcie, kurczę, może minę mu tutaj damy. Co? Damy mu minę? Dajmy mu minę. Wyposaż. Dobra. Oddalmy się. Dobra. Uff, ładnie. Doskonała kryształowa czaszka. No chyba doskonała, skoro tak piszą. Minę żeśmy stracili, ale potwora żeśmy ubili. Tutaj coś mamy. Zamknięte ze względu na zaginięcie właściciela. Dobra. Właściciel odnaleziony. Wchodzimy do środka. O, tu kolejne jakieś coś. Do wszystkich zainteresowanych w związku z długą nieobecnością lutnika przechowuję jego klucze u siebie. Proszę dać mi znać, jeżeli będzie komukolwiek potrzebny. Z wyrazami szacunku, Józef Simon Ogrodnik Beneviento. Aha, czyli tutaj się nie dostaniemy z tego, co się domyślam. Nie, nie pasuje. No właśnie, tutaj się chyba nie dostaniemy na ten moment, na tą chwilę. Ale obejrzyjmy sobie z zewnątrz naszą... O, tutaj mamy... Słuchajcie, ja tu słyszę ewidentnie gdzieś. A, jasne, że słyszę. I tam słyszałem, i tu słyszałem, mówię, kurczę, coraz głośniej. Gdzieś w pobliżu musi być, no i się znalazła. Zguba. Jeżeli bym gdzieś opuścił, to dajcie znać mi w komentarzu, jeżeli możecie, oczywiście. To nadrobimy zaległość. Oczywiście, o nie! Nie! Ja go nie zauważyłem! Ja go nie zauważyłem, nie! Won! Kurde! Ale motyw. Dobra. Ojejku, ja go nie zauważyłem, słyszałem, że gdzieś tego, ale nie myślałem, że on tak blisko mnie jest. On tu był za ścianą, patrzcie. Ojejejejej.
jakieś gadżety, Madalina ciało. I co? Już więcej tu nic nie ma, tak? Oj. To było trochę niepokojące. Tu jest kibelek, może coś będzie. Zobaczmy, jest coś. Wytrych, pięknie. Przyda nam się akurat, bo już nie mamy wytrychu żadnego. Tutaj otworzymy. No dobra, idziemy. Aha, tu jest ciągnik. No to nie, tutaj nie wejdziemy. Ale wchodzimy tutaj. Patrzcie sobie. Tutaj coś może się kryć. Nie, tu się nic nie kryje. Tutaj? Nie, tutaj nic nie ma. Ale tutaj mamy klucz, który posiadamy. O ten. Pasuje. Super. Tu mamy skrzynię. Pięknie. A co tu jest? No. Koło do studni. Czyli możemy w tym momencie eksplorować studnię. To, co żeśmy szukali. Super. O to nam chodziło. Czyli widzicie, wszystko się układa w całość. A ta drabina gdzie ona prowadzi? Na dach. No to lecimy drabiną. Patrzcie. Dom z czerwonym kominem. Myśmy mieli co zrobić? Znajdź dom z czerwonym kominem. I jest dom przed nami z czerwonym kominem. Pięknie. Tutaj coś widzę. Złom. A ja słyszę też jakieś kury tutaj. Słyszycie kury? Bo ja słyszę i nawet widzę. No. Cip. Muszę się chyba... Dobra. Weźmiemy od razu, poszukajmy pozostałe kulki. Są! Dobra. Bierzemy. I tu kogucik. Nie uciekaj, koguciku. Ja chcę amciu mieć tutaj. O, jest. Dobra. Udało się. Tu se zamienimy na coś innego. Bo jednak tu jest jakieś przejście. Tu mamy bombę rurową. Myślałem, że to roślinka, ale nie. No i dobra, patrzcie. O, tu coś jeszcze jest, fajnie. Proch strzelniczy. Tu kolejna drabina. Otwórzmy. Duży kryształ. Bierzemy. I tu kolejna drabina, patrzcie. No to idźmy tą drabiną. No i jesteśmy na domu z czerwonym kominem. Tu żółty przewód nas prowadzi gdzieś do środka chyba. Tak. O kurde. Słyszeliście to? Czekaj, otwórzmy to. Tu jest jakiś stwór. Idziemy. Dobra. Dobra. Nie. To już mu wystarczyło. Tu mamy szafę. Dobra, otwieramy. Pięknie. Amunicja do pistoletu bierzemy oczywiście. Ale musimy tutaj znaleźć ten klucz. Chyba z tego, co pamiętam. Czy jak? Co tu było do znalezienia? Bo na pewno jeszcze coś jest. No właśnie. O, tu mamy coś. Zbadaj. Dokonałem ofiary z dwóch kóz dla matki Mirandy. Złożyłem ofiarę z wełny matce Mirandzie. Poinstruowała mnie, bym zebrał dla niej leki i narzędzia z listy. Ciekawe w jakim celu.
Brak wiadomości, zwierzęta nadal robią bałagan. Zostałem poinstruowany, by o wschodzie słońce zebrać przedmioty, które prosiła, do kościoła w jaskini. Ale to, co tam zobaczyłem, było straszliwe. Na miejscu byli wszyscy czterej władcy, a matka Miranda trzymała w rękach dziecko. Wyszeptała coś i dotknęła dziecka. Nie wiem, jak to dobrze określić, ale to dziecko zmieniło się w biały kryształ. Wtedy ona... Nie mogłem się powstrzymać i zapytałem ją, czemu to zrobiła coś takiego. Matka Miranda jedynie się do mnie uśmiechnęła. Oto wybrane dziecię powróci do swej pierwotnej formy, niezależnie od tego, co się wydarzy. Wtedy dała każdemu władcy część kryształu we flakonie, a następnie się rozeszli. A właśnie, to są te flakony, w których mamy poszczególne części ciała Rose, chyba tak należy to tłumaczyć. Zapomniałem pokłonić się przed matką Mirandą, zanim uciekłem. Nadal jestem cały roztrzęsiony. Co ona zrobiła? Czym jest to dziecko? No właśnie. My już to wiemy. Tu jest... O, też możemy otworzyć. Co to jest? Zbadaj. Skrzydlaty klucz to tylko jedna część. Potrzeba trzech kolejnych, żeby złączyć go w całość. Skrzydlaty klucz to tylko jedna część. Potrzeba trzech kolejnych, żeby złączyć go w całość. Coś takiego. No dobra. Better see the Duke again. Aha, no dobra, to zaraz go odwiedzimy w takim razie. Jeszcze zobaczmy, czy to jest wszystko. Tak, to jest wszystko na ten moment tutaj. Tu już więcej nie mamy czego szukać, bo nic tu więcej nie ma. Możemy sobie tędy, słuchajcie, wyjść. O, i tutaj będzie wyjście chyba na dziedziniec, dokładnie. Czyli nic nie pomyliłem. Tylko gdzie ten Duke teraz był? Ale czekajcie, jeszcze tutaj mamy tą studnię, to jeszcze tą studnię sobie spenetrujmy. Tu mamy koło do studni. Może coś nam studnia ciekawego przyniesie. Drewniane zwierzę głowa. No właśnie, tam mieliśmy tułów, tu mamy głowę. I teraz trzeba to połączyć, patrzcie. Może zróbmy sobie apteczkę, jeżeli możemy. Możemy. Przy okazji naboi trochę, możemy. Poczekajcie, tu jest ten klucz, którego część jakoś tam było, że można coś z nim chyba zrobić, nie? Czy mi się zdaje? Tu nie. Czekajcie, poglądajmy sobie, może tu coś jakiegoś ukrytego jest jeszcze. No, tu nie widzę. Koło do studni, mapa skarbów, naszyjnik Luizy. O! Patrzcie! Kamień z naszyjnika. I zniknął naszyjnik Luizy. Ha! Ciekawostka. Chodźmy... Chodźmy dalej w takim razie. Tu żeśmy przeszli, wyszli. A tam była jeszcze jedna gdzieś studnia chyba. Tylko gdzie? Myśmy te studnie tutaj obskoczyli. Tam przy kościele chyba była jedna. O ile dobrze pamiętam. Tutaj się nie dało przejść. Ale chyba przy kościele była studnia. Tak, dobrze pamiętałem. Zobaczmy, co nam ta studnia przyniesie dobrego, ciekawego. Koło studni. Niekompletny naszyjnik. Proszę bardzo. Zobaczmy, co możemy z nim zrobić. Skarby. Niekompletny naszyjnik. Aha, możemy coś połączyć. Dobra. Czy to możemy połączyć? O Jezu, co ja zrobiłem? Nie, to chciałem przecież oczywiście. Chciałem połączyć. Czy to możemy... Nie, nie możemy jeszcze połączyć. Ale to możemy połączyć. O. Drewniane zwierzę. I potwierdzamy. I mamy całego już koziołka. Widać, że składa się z dwóch części. Dobra. Pluszowy miś, widzicie? Lekko ubrudzony pluszowy miś. Hrabia pewnie będzie chciał go kupić. No to sprzedamy. Tutaj potrzebujemy jeszcze
Resztę, tu potrzebujemy resztę, kryształowa czaszka. Granit. No dobra. Dobra, słuchajcie, to... Jeszcze weźmy sobie mapkę, bo ja nie pamiętam, czy gdzieś ta studnia jeszcze tu nie było. Czyli tu jesteśmy. Tu już studnię mamy wyeliminowaną jedną. Czyli musimy wrócić do hrabiego. No dobra, dobra. Ta mapka jest taka troszeczkę, jak dla mnie, mało czytelna, no ale po drodze będziemy mieli jeszcze jedną studnię. Dobra, wracamy w takim razie. Wracamy w takim razie. Patrzę, czy tu gdzieś wrony nie siadają. Bo wrona to, jak wiecie, mięsko. A jak mięsko, to wiadomo co? Jedzonko. Jedzonko, a na tym dziwnym terenie w Rumunii, to tutaj o jedzenie to ciężko. No dobra, wracamy do hrabiego. How was it? Did you learn anything? I found these feathers. Now tell me how to fix this like you said you would. Settle down. First you must use that key and collect all of your little roses flasks. Where are the rest of them? There are four in total. You have the one, and the other lords have the rest. Lords? Mother Miranda is the cold, calculating ruler of this village. Four lords serve under her. The first you've already met, the Lady Demetresque. The second lives deep in a valley of mist, the dollmaker, Donna Beneviento. None of her playmates have ever come back from that dank old estate. The third is Moreau, a being of twisted flesh that lives in the reservoir past the windmills. It is said that he is not the only monster that lives in those waters. The fourth and most dangerous is Heisenberg. He works in his factory on the village outskirts. And the project, let's just say parts of the human imagination are better left alone. No i mamy tutaj mapkę z jakimiś zaznaczonymi dodatkowo kuframi ze skarbami. Powiększmy to maksymalnie, jak się da. No nic. If you truly wish to save your daughter, you must first gather the four flasks. I'll do you a personal favor. I've marked the Lord's locations on your map. Aha. Some treasures still lurk in this village. I'm sure each one will prove of great use to you. Why are you doing all this? Why, it's all part of our first-class customer service. Please do come again soon. Okej, dzięki. Czekajcie. Czy my mamy w zasobach jakiś flakon kolejny? Muszę najpierw sprawdzić. Skarby. No chyba nie mamy, słuchajcie. Ale tak, najpierw to sobie zażyjmy, żeby nam ten poziom zdrowia się zwiększył. To jest raz. Dwa, otwórzmy sklep Duke'a. Yes, I have you. Find some quality ingredients and bring them to me. No właśnie, patrzcie, kuchnia hrabiego. Ty zabijasz, my gotujemy, czyli możemy tutaj dostarczać właśnie tam te różne składniki typu ryby, kurczak i tak dalej i on nam coś ugotuje. Zbierz wszystkie składniki, aby sporządzić przepisy. Pozyskaj składniki ze zwierzyny, ptaków i ryb. Ryba w ziołach. Potrzebujemy 3 kawałki ryby i 2 kawałki drobiu. Mamy jednego 6, drugiego 5, czyli możemy spokojnie to zjeść. Dobra, bierzemy to. Potwierdzamy. Don't let up yet. Potwierdzamy. Gathered all the ingredients. No to gotujemy. Now.
Here's your share. No dziękuję, dziękuję. O kurczę, jaka ładna rybka, ryba w ziołach. To jest nasze danie. No to potwierdź może, żeśmy zjedli. O, dobre. Maksymalne zdrowie zostało w małym stopniu trwale zwiększone. W małym stopniu. No szkoda, że w małym stopniu, ale lepsze to to niż nic. I wouldn't mind having that again. O, ja też. Dobrze, zobaczmy, co dalej możemy zrobić. No nie, tutaj tego już nie przyprawimy, bo... Ale czekajcie, możemy mu oddać to, co mamy, żeby na miejsce nie zajmowało. Czy to się tak da? Nie wiem. Czekaj, potwierdźmy. Dało się. Ale więcej niestety nie mamy, słuchajcie, tutaj nic. W posiadaniu mamy rybę jeszcze, to tą rybę też mu oddajmy. Aha, czyli tym potwierdzamy. Dobra. No i właśnie, tu ryby jeden. Tu drób ma, mi zostało i jeszcze mięso, czyli świniak potrzebuje świniaka. Tutaj mam soczystą dziczyznę. To tą dziczyznę może mu oddajmy też, właśnie. Don't let up yet. No ja wiem, wiem. Na pewno nie będę odpuszczał, spokojnie. Tylko, że tu już mięso wysokiej jakości. To tu mam jedno, to też oddajmy. I tu w zależności od tego, co mi się uda skompletować, patrzcie, to mam maksymalne zdrowie, zostało w małym stopniu zwiększone, to jest na pierwsze. Tutaj mamy obrażenia przy bloku, zostaną trwale zmniejszone. Potem mamy maksymalne zdrowie, zostanie trwale zwiększone. Maksymalne zdrowie zostanie w znacznym stopniu zwiększone, czyli to będzie fajne. Obrażenia przy bloku zostaną w znacznym stopniu trwale zmniejszone. Aha, obrażenia zmniejszone, dobra. I prędkość poruszania się zostanie trwale zwiększona. To jest chyba najfajniejsze, bo gdzieś w razie co to będziemy mogli wiać. A tu mamy przepis. O tym danym przepisie to też można sobie poczytać. Coś ciekawego. Podobno, słuchajcie, czytałem, że są to prawdziwe przepisy kuchni rumuńskiej. Także, no, można coś tam próbować sobie przygotowywać. A póki co sprzedajmy hrabiemu nasze inne rzeczy. No tego nie będziemy chyba, bo to jest niekompletne. Tego też nie będziemy sprzedawać, bo jest niekompletne. Widzicie, tu jest do połączenia. Tu jest do połączenia, pisze na dole. O, tutaj. To jest bardzo cenne, czyli to, co jest do połączenia, to jeszcze zostawiamy. Pluszowy miś. A dajmy mu pluszowego misia. Fajny pluszowy miś. Podobny do mojej ikonki. Kamień z naszyjnika. Cenne. Dobra, dajmy mu to. Drewniana kuska. Drewniana figurka kozy wygląda na używaną w rytuałach. Bardzo cenne. No to dajemy. Tego mu nie oddam, tego mu nie oddam. Tu apteczki oczywiście nam się przydadzą. Amunicję oddajemy. Amunicję oddajemy. Tu też oddajemy. To też oddajemy. To też oddajemy. Amunicja do strzelby oddajemy, bo mamy jej bez limitu. Pocisków nie. Amunicję do magnuma też oddajemy, bo mamy jej. Armata ręczna, tego brońcie, Panie Boże, oddawać. Tego też nie, tego też nie i tego też nie oddajemy. Bomby rurowej również nie. No dobra, będziemy mieli za to wszystko, słuchajcie, 54400. Mamy w tej chwili 12240, czyli co, handlujemy, tak? No to handlujemy, sprzedajemy. O, jak się zadowolił. Mamy w tej chwili, słuchajcie, 66640. I zobaczmy, co możemy tutaj zrobić, słuchajcie. To jest ta nasza nowa spluwa, ale ja bym chciał o to sobie rozszerzyć, wiecie. A tu mimo wszystko mamy za mało, bo tu mamy 81 potrzeba, a ja mam tylko 66, także na razie nic tutaj u niego nie kupimy. No sorry, traktory, nic na razie nam się... Tutaj nic nie możemy zrobić. Ja bym mówił, chciał to... You don't quite have the cash on hand. A no właśnie, nie mamy tyle pieniędzy. Na to trzeba 81, tak jak mówię, my mamy 66, więc tutaj nic nie zrobimy, nic nie wskuramy. Stąd też nic nie będziemy kupować, bo... no bo nie. Till next we meet.
Do następnego razu również. Także ja się z wami, słuchajcie, również żegnam, zapisujemy grę i spotykamy się już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!